Słuchajcie, i mamy naszą kamizelkę. Mieliśmy przerobić, w moim przypadku miało to być 21 cm. Ja zrobiłam ciut dłuższą kamizelkę, jest jakieś 22 po wypraniu, może będzie, po zablokowaniu, może będzie 23-4 cm, ale to nie ma żadnej różnicy. Chciałam Wam coś pokazać. Popatrzcie, tu jest dziura, taka dziura i takie długie oczko, które powstało na skutek tego, kiedy dokładaliśmy kolejny motek. Tu mamy dwie nitki i z tej strony wygląda to bardzo, bardzo brzydko. Ale popatrzcie, kiedy przyciągniemy te dwie nitki, widzicie, będzie to wyglądać tak, że tu się wszystko ładnie zasklepi i nie będzie żadnej dziurki. Natomiast te dwie nitki zaszyjemy sobie igłą. Wracamy do naszego wzoru, moi kochani. Zrobiliśmy już swoje 21 cm w moim przypadku i teraz musimy podzielić oczka na przód i tył. I w tym celu musimy zamknąć w moim przypadku 4 oczka, następnie przerobić 52 oczka, kolejno zamknąć 4 oczka i przerobić kolejne 52 oczka. I tak to właśnie będzie wyglądać. Ja tu sobie wrócę jedno oczko, bo tu przerobiłam jedno oczko, żeby mi się nie zsunęło z drutów. Teraz dzielimy te oczka właśnie na przód i tył. Tu mam mój marker i teraz ten marker ściągam. Zamykam 4 oczka. Możecie zamykać tak, jak chcecie. Jedno oczko ściągnę, w moim przypadku zrobię to w ten sposób. Drugie przerobię na prawo i to pierwsze przeciągnę nad tym drugim. Jedno oczko. Następnie przerobię na prawo i znowu przeciągnę 2 zamknięte. Kolejne oczko na prawo, trzecie zamknięte. I jeszcze jedno na prawo i czwarte zamknięte. Zamknęłam 4 oczka, popatrzcie, 1, 2, 3, 4. I teraz muszę przerobić 52 oczka na prawo. Pamiętając o tym, że to oczko, które jest na prawym drucie, jest już pierwszym oczkiem. Czyli 1, 2. Muszę sobie przesunąć. 3, 4, 5, 6, 7, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. I 52 oczka przerobiłam. Następnie znowu muszę zamknąć 4 oczka. Robię to w taki sam sposób jak wcześniej. Jedno ściągam, przerabiam i to pierwsze przeciągam nad tym drugim. Pierwsze oczko, kolejno na prawo. Drugie oczko, trzecie oczko. Trzecie oczko i czwarte oczko. Się śpieszę i widzicie, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Przerobiliśmy, zamknęliśmy kolejno o 4 oczka i teraz znowu musimy mieć do końca 52 oczka. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 i 52 oczka. I w ten sposób mamy rozdzielone oczka porówno. 52 oczka przód i 52 oczka tył. Natomiast tu już mamy zamknięte oczka pod pachę.
i zaraz zabieramy się za dalszą część wzoru. Kolejną czynnością, jaką musimy zrobić, to jest odłożyć oczka tyłu. A więc przerobione mamy, zamknięte mamy te cztery oczka. Teraz musimy odłożyć tył. I to będzie mój tył. 52 oczka. Jak ja to robię? Słuchajcie, ja mam specjalną żyłkę. To jest żyłka Knit Pro. Ja sobie ją zakładam tutaj na drut. Widzicie, w ten sposób i przekładam sobie wszystkie oczka na tą żyłkę. Natomiast Wy możecie odłożyć, jeżeli nie macie takiej żyłki, możecie te oczka sobie odłożyć na zwykły kawałek włóczki, po prostu przekładać z tego lewego drutu na nitkę, czy po prostu przy pomocy igły możecie sobie te oczka przełożyć, tak? Ja sobie przełożę tutaj, bo mam taką możliwość, mam taką żyłkę, zresztą polecam każdemu. I tutaj mam odłożone moje oczka. Zrobię sobie tutaj może supełek, żeby mi te oczka nie spadły. O, właśnie w ten sposób. I mam odłożone oczka tyłu. Co teraz robimy dalej? Dalej musimy przerobić jeden rząd oczek lewych. Czyli jedziemy, teraz będziemy przerabiać w te i z powrotem. Przerabiamy teraz jeden rząd oczek lewych. I teraz mamy w naszym wzorze, przerabiamy przód. Przerobić wszystkie oczka na lewo. Więc ja zaczynam od pierwszego, nie robię żadnego oczka brzegowego, przerabiam cały rząd tych oczek na lewo. Ja nie wiem, czy mi się tu robi jakiś cień, ale tak mnie się coś tu wydaje. Mam nadzieję, że wszystko fajnie widzicie. Przerabiam cały jeden rząd oczek na lewo. I dojeżdżam już tutaj do końca. Przerabiałam wszystkie oczka na lewo. Wszystkie oczka na lewo. I teraz znowu jesteśmy na prawej stronie. I co nam tutaj wzór mówi? Teraz będziemy odejmować oczka na podkrój pachy. I będziemy to robić w następujący sposób. Będziemy przerabiać jedno oczko prawe. Następnie mamy oznakowanie L zdjąć. I co to jest to L zdjąć? Już tu mamy skróty i L zdjąć jest to odejmowanie oczek skierowane w lewo. I tutaj w tym wzorze również macie napisane, jak mamy przerabiać odejmowanie oczek w lewo i jak prawe odjąć. Więc L odjąć jest to odejmowanie oczek skierowane w lewo, czyli jedno oczko jak do przerabiania na prawo zdjąć, i jedno oczko prawe następnie przełożyć na to zdjęte oczko. Więc już Wam pokażę, jak będziemy to robić. Jesteśmy na prawej stronie i taki sposób odejmowania będziemy w moim przypadku przerabiać 7 razy. Tak pokazuję na mniejszy rozmiar, większy, jeszcze większy. To już macie tutaj w opisie. Ja będę to przerabiać 7 razy. I już Wam pokażę, jak to będziemy robić. Akurat dzwoni telefon stacjonarny, ale nawet nie myślę teraz podnosić słuchawki, więc wybaczcie zakłócenia. Przerabiamy, moi drodzy. Jedno oczko prawe, jak prawe, następnie L odjąć. L odjąć. Jedno oczko zdejmujemy, jak do przerabiania na prawo. Jedno oczko prawe i przez to prawe oczko, które przerobiliśmy, przeciągamy to oczko zdjęte w ten sposób. Widzicie? Następnie dziergaj oczka prawe, aż zostaną trzy oczka. Więc teraz musimy dziergać tak długo, aż zostaną trzy oczka na drucie. Ja już może
dojadę do tych trzech oczek poza kamerą, aby nie przedłużać filmiku. I już tutaj dojeżdżam do tego miejsca, w którym mają zostać trzy oczka prawe. I teraz wzór podaje nam, że mamy dziergać, aż zostaną trzy oczka. Tak też zrobiłam. Teraz prawe odjąć, a prawe odjąć to jest odejmowany oczek skierowany w prawo, czyli dwa oczka razem na prawo, tak podaje wzór, więc ja tak też zrobię. Dwa oczka przerobię razem na prawo i jedno oczko prawe. Słuchajcie, i tak będziemy odejmować te oczka odpowiednią ilość razy do naszego wzoru. W moim przypadku jest to 7 razy i musi mi pozostać 38 oczek na drucie, waszym rozmiar jak tam chcecie. Robimy to zawsze na prawej stronie, na lewej stronie oczka przerabiamy na lewo. Żebyście się nie pomylili jako osoby początkujące, możecie sobie za każdym przerobieniem rzędu prawego zrobić kreseczkę, czy odłożyć jakiś marker, czy może macie licznik rzędów, wtedy sobie to róbcie rzędami, żeby się nie pomylić, żeby wiedzieć, ile razy odejmowaliście już oczka. Na drucie w moim przypadku musi zostać 38 oczek i muszę zakończyć rząd oczkami lewymi. To jest bardzo ważne. I w tym momencie się spotkam z Wami.